Szanowni Państwo, rozwiążemy zadanie polegające na sprawdzeniu, czy pewna podana równość jest tożsamością trygonometryczną. Równość wygląda następująco. Osoby o słabych nerwach proszę o zajęcie miejsc siedzących. Uwaga! Sinus kwadrat 7 pi przez 2 odjąć x dodać 1 odjąć cosinus x przez 2 odjąć sinus 2x równa się, ze znakiem zapytania, bo nie wiemy, czy to jest tożsamość, cosinus x odjąć sinus x do kwadratu. Zgaduję, proszę Państwa, że gdyby Państwo szli ulicą i zobaczyli, że naprzeciwko idzie taka równość, to pewnie przeszliby Państwo na drugą stronę. Ale ja jestem nieustraszony, proszę Państwa, i pokażę Państwu, jak to zbadać. Wiemy już, że najprostszym być może sposobem sprawdzenia, czy jakaś równość jest tożsamością, jest doprowadzenie lewej strony do prawej, bądź prawej do lewej, bądź lewej i prawej do tego samego. O ile oczywiście to jest tożsamość. Powiedzieliśmy sobie, że łatwiej zacząć od bardziej skomplikowanej strony, czy części, i dojść do mniej skomplikowanej. Która część tutaj jest bardziej, która mniej skomplikowana? No obie są dość złożone. Lewa jest bardziej skomplikowana, ale prawa też nie jest taka zupełnie prosta, w związku z czym spróbujemy najpierw doprowadzić do najprostszej postaci na przykład tę część, potem tę część i zobaczymy, czy wyszło to samo. Zatem, proszę Państwa, zacznijmy od strony prawej. Dla formalności jeszcze powiedzmy, że żadnych szczególnych założeń tutaj nie trzeba robić. Sinus i kosinus można wyliczyć dla dowolnego argumentu rzeczywistego, więc gdyby ktoś bardzo chciał wypisać założenia, to one wyglądają w tym przypadku łatwo. X może być dowolną liczbą rzeczywistą. Zatem prawa strona, zastosujemy wzór skróconego mnożenia, to jest cosinus kwadrat x odjąć 2 sinus x cosinus x dodać sinus kwadrat x. Sprawa jest prosta. Tu mamy jedynkę trygonometryczną. Tu mamy 2 razy sinus x cosinus x, czyli to jest wzór na sinus kąta podwojonego, to jest po prostu sinus 2x. Nie sądzę, żebym był w stanie bardziej uprościć prawą stronę. Przyjrzyjmy się teraz stronie lewej. No, tutaj będziemy mieli co robić. Lewa strona. Nie będę jej przepisywał, zajmuje ona sporo miejsca i chwilę by mi to zajęło, od razu zacznę przekształcać. Po kolei popatrzmy na każdy z tych trzech składników. Pierwszy składnik. Mamy tutaj coś, co przypomina trochę wzór redukcyjny, czy lewą stronę jednego ze wzorów redukcyjnych, ale zauważmy, że mamy tą stałą, która jest w tym miejscu z odjemną tej różnicy, ona jest strasznie duża, to jest 7 drugich pi, to jest 3,5 pi, to jest więcej niż 2 pi, proszę Państwa. Skorzystajmy zatem najpierw z okresowości funkcji sinus i pomniejszmy argument tej funkcji sinus o 2 pi. Tak? Odejmijmy 2 pi od tego wszystkiego. W ten sposób 2 pi to inaczej 4 drugie pi, otrzymamy sinus kwadrat 3 drugie pi odjąć x. Przypatrzmy się teraz temu. Tu sprawa jest znowu trochę złożona. Zerknijmy na prawą stronę. Do czego mamy dojść? Mamy dojść do czegoś takiego jak 1 minus sinus 2x lub podobnego. Tu widzimy kosinus. Czy potrafimy zamienić kosinus na sinus? Trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Mnie jest troszkę łatwiej, bo ja pamiętam pewne wzory, proszę Państwa, i wiem, że na przykład coś takiego można próbować przekształcać, korzystając z następującego sposobu. Zapiszę ten cosinus x jako cosinus 2 razy x drugich przez 2. I na razie tak zostawię, za chwileczkę do tego wrócimy. Następna część. Sinus 2x. Oczywiście wiem, że sinus 2x to jest 2 sinus x cosinus x. Ale pytanie nie brzmi teraz, czy możemy to tak przekształcić. Wiemy, że możemy, tylko czy nam warto to zrobić. Zobaczcie Państwo. Mamy nadzieję, że dojdziemy do prawej strony. Prawa strona to jest coś, nawet proste, 1, odjąć sinus 2x. To mamy odjąć sinus 2x. Nie ma sensu, proszę Państwa, tego przekształcać. Szkoda na to naszego czasu i wysiłku. Kredyt. Dlatego, że i tak mamy otrzymać coś, co na końcu ma być minus sinus 2x. To zatem warto zostawić w spokoju. Innymi słowy, w rzeczywistości będziemy próbowali tą część doprowadzić do postaci 1. Zatem minus sinus 2x po prostu przepisuję bez żadnych zmian. Mógłbym to przekształcić, ale widzę, że nie warto tego robić. Idziemy dalej, proszę Państwa. Tutaj teraz mamy już klasyczny wzór redukcyjny. Jeżeli przypomnicie sobie Państwo, jak działa wzór redukcyjny, to zobaczycie Państwo, że sinus 3 drugich pi odjąć x to jest przede wszystkim cosinus x, tyle, że ze znakiem, pomyślcie Państwo chwilę,
Tak, dobrze Państwo zgadli, oczywiście minus. Zatem mamy minus sinus x, ale uwaga, do kwadratu. Ha, 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 nabrałem Państwa. Niepotrzebnie się Państwo zastanawiali, czy to jest plus czy minus, bo i tak podnosimy go do kwadratu. Ale jako ćwiczenie nadaje się to znakomicie. Popatrzmy dalej. Tu mamy kosinus kąta podwojonego. Zatem mamy, możemy wykorzystać wzór, przypomnę go na wszelki wypadek, kosinus 2x równa się kosinus kwadrat x, odjąć sinus kwadrat x. Tyle, że w naszym przypadku zamiast x mamy x drugich. A zatem mamy 1 odjąć kosinus kwadrat x drugich, odjąć i minus, zatem dodać sinus kwadrat x drugich przez 2. I odjąć sinus 2x, o którym już sobie powiedzieliśmy, że przepisujemy go bez zmian, nie ma potrzeby niczego w nim zmieniać. To zmarzę, żeby nam nie zawadzało. No dobrze, proszę Państwa. Kontynuujemy nasze rozwiązanie. Kwadrat zjada minus. Proszę teraz zapiąć pasy, bo będziemy robili małą jazdę bez trzymanki. 1 minus kosinus kwadrat x drugich to jest to samo, co sinus kwadrat x drugich, prawda? To jest wzór jedynkowy. Do tego dodajemy jeszcze raz sinus kwadrat x drugich. Mamy zatem 2 sinus kwadrat x drugich i dzielimy przez 2. Po co to mówię? Żeby nie pisać tak dużo. Powtórzę. Sinus kwadrat x drugich, drugi sinus kwadrat x drugich, czyli 2 sinus kwadrat x drugich, dzielimy przez 2, otrzymujemy po prostu dodać sinus kwadrat x drugich. I wreszcie odejmujemy od tego sinus 2x. Proszę Państwa, doszliśmy do momentu, kiedy nie bardzo widać, jak to dalej uprościć. Popatrzmy zatem, czy otrzymaliśmy coś, co jest równoważne prawej stronie. Ten składnik się zgadza, ale tu jest jedynka, tu jest coś takiego. Oj, oj, oj. To nie wygląda na tożsamość, proszę Państwa. A może jednak? Skąd właściwie wiemy, że to nie jest zawsze równe jedynce? Może jest. Jak ten problem rozwiązać? Mamy teraz sytuację następującą. Nie umiemy tego przekształcić tak, żeby otrzymać jedynkę. Ale może to nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że my nie umiemy. Może jest jakiś sprytny sposób, który pozwala to zrobić, a my po prostu na niego nie wpadliśmy. Jak? Skąd mamy to wiedzieć? Proszę Państwa, odpowiedź jest następująca. Ta postać pozwala nam nabrać podejrzeń, bo na razie nie pewności, ani nawet wiedzy, podejrzeń, że dana równość jednak nie jest tożsamością. Skoro mamy podejrzenie, hipotezę, roboczą hipotezę, że to nie jest tożsamość, spróbujmy zamiast to robić to, co robiliśmy dotąd, czyli podjęliśmy próbę udowodnienia tej równości jako tożsamości, spróbujmy podjąć próbę obalenia naszej hipotezy, że to jest tożsamością, spróbujmy podjąć próbę udowodnienia, że to nie jest tożsamość. Jak to zrobić? Co to znaczy, że ta równość jest tożsamością? To znaczy, że jest prawdziwa dla dowolnej wartości x. Czyli to znaczy, że jeżeli chcemy udowodnić, że to nie jest tożsamość, to musimy udowodnić, że nieprawda, że dla każdego x ta równość zachodzi. Nieprawda, że dla każdego x ta równość zachodzi, można wypowiedzieć inaczej to zdanie. To zdanie można wypowiedzieć tak. Dla niektórych x-ów ta równość nie zachodzi. Istnieją takie x, albo choć jedno takie x, że ta równość nie zachodzi. Skoro tak, to możemy spróbować znaleźć konkretną, jedną wartość x, dla której ta równość jest fałszywa. Zobaczcie Państwo. Jest tu subtelna różnica. Jeśli chcemy udowodnić, że to jest tożsamość, to nawet jak sprawdzimy dla 100 wartości x, to nie jest żaden dowód, bo zostaje nieskończenie wiele innych możliwych wartości x. Ale jeśli chcemy udowodnić, że to nie jest tożsamość, wystarczy wskazać jedną, jedyną wartość x, dla której ta równość jest fałszywa i już udowodniliśmy, że to nie jest tożsamość. Bo gdyby była, to byłaby prawdziwa zawsze dla każdego x. Zatem, proszę Państwa, spróbujmy wybrać jakieś x, dla którego to nie jest tożsamość. Jakie x? Nie mam pojęcia. Wezmę jakieś łatwe. X równa się 0. Jedna z najłatwiejszych liczb do rachunków. Jak ją przez cokolwiek pomnożymy, mamy 0, jak dodamy, mamy 1, mamy to samo, a wartości funkcji trygonometrycznych dla 0 znamy doskonale. No to policzmy wartość lewej strony, gdy x jest równe 0. Napiszę to z indeksem L0, żeby było wiadomo, że to jest lewa strona dla x równego 0. Nie jest to takie standardowe oznaczenie, ale chciałem odróżnić od tego L tutaj. Skorzystam oczywiście nie z tej skomplikowanej postaci, tylko z tej uproszczonej postaci, która jest dużo łatwiejsza do dalszych obliczeń. Sinus 0 to jest 0.
Sinus połówki zera, czyli zera, to jest 0. Sinus dwukrotności zera, czyli zera, to jest 0. Zatem lewa strona to jest po prostu 0. Było łatwo. Prawa strona dla zera. 1, mogę skorzystać z tej postaci lub z tej, to obojętne. 1 odjąć sinus dwukrotności zera, czyli zera. Sinus zera to jest 0, prawa strona to 1. Proszę Państwa, potwierdziły się nasze przypuszczenia. To nie jest tożsamość. Wystarczyło podstawić x równe 0 i otrzymaliśmy, że lewa strona i prawa dla x równego 0 jest inną liczbą. Oczywiście mogłoby się zdarzyć, gdyby autor zadania tak to sprytnie wymyślił, że akurat dla x równego 0 to byłoby równe. Czy to by znaczyło, że to jest tożsamość? Nie. To by znaczyło, że może jest, a może nie jest. To by znaczyło, że na przykład warto sprawdzić dla jakiegoś innego x, pi drugich, pi czwartych, pi. Jeśli mamy mocne podejrzenie, że to nie jest tożsamość, podstawiamy różne znane nam proste do obliczenia wartości x. Jeżeli za każdym razem wychodzi, że to jest równe, wtedy na nowo nabieramy podejrzenie, że to jest tożsamość. Może gdzieś się tu pomyliliśmy, może nie umiemy tego przekształcić. W tym przypadku takiego problemu akurat nie było. Proszę Państwa, podsumujmy raz jeszcze to, co zrobiliśmy. Dostaliśmy równość, która wygląda dość zawile. Przyjęliśmy roboczą hipotezę, że to jest tożsamość trygonometryczna. Może nie mieliśmy żadnych podstaw do tego. No, każą udowodnić, to dowodzimy. Próbujemy przynajmniej. Zaczęliśmy próbować. Wyszło coś, co pozwoliło nam nabrać podejrzeń, że może to jednak nie jest tożsamość. Bo jedynka i to wyrażenie jednak nie wydaje się być tym samym. Nie jest to żaden dowód, nie jest to żadna wiedza, jest to podejrzenie. Ale to podejrzenie możemy sprawdzić, podstawiając różne możliwe wartości za x i patrząc, czy za każdym razem lewa strona równa się prawej. Nam się akurat udało, podstawiliśmy pierwszą z brzegu wartość i wyszło, że są różne, zatem nie jest to tożsamość. Tym samym, proszę Państwa, zadanie zakończone. Dziękuję bardzo.